In the Bible we know the original diet was fruits, grains, nuts, seeds. Wiemy, że w biblijnej diecie pierwotnie spożywano zboża, ziarna, owoce, orzechy. And after sin, a po upadku w grzech vegetables were added. Dodano do tej diety warzywa. Now I'm going to show you how good those are. Będę chciał wam pokazać, jak dobre są one dla naszego zdrowia. There must have been a God that designed that diet. Wierzę, że musiał być Bóg, który to wszystko zaprojektował. Now, if you take those people in the top quarter of consumption of fruits and vegetables, jeśli przyjrzymy się osobom, które znajdują się w 1/4 górnej górnego przedziału tych, którzy spożywają owoce i warzywa, w porównaniu z tymi, którzy znajdują się w tym najniższym tak zwanym kwartylu, czyli grupie najmniej spożywającą, there's only half as much cancer. To mają oni w przypadku raka wśród nich jest o połowę mniej. Oczywiście tych, którzy jedzą więcej. A zatem powinniśmy jeść owoce i warzywa, aby zredukować ryzyko zachorowania na raka. Oficjalne zalecenie lekarzy jest takie, aby jeść więcej owoców i warzyw. Każdego dnia powinniśmy spożywać przynajmniej 400 gram owoców i warzyw. Half of that should be fruits and half vegetables. Połowa z tej wagi to masy to owoce, połowa warzywa. Now here's the official recommendation of the American Cancer Society. A oto oficjalne zalecenie amerykańskiego towarzystwa do spraw walki z rakiem. Choose most of your food from plant sources. Spożywaj większość pokarmów pochodzenia roślinnego. Have grains at every meal. Spożywaj ziarna w każdym posiłku. Make sure it's whole grains. I pamiętaj, aby to były pełne ziarna, a nie już rafinowane. Use beans as an alternative to meat. A fasoli używaj jako zamiennika mięsa. Okay. Now the one food group that's so good is cruciferous vegetables. Jedna z grup warzyw, która jest szczególnie dobra, to są warzywa kapustne. That means vegetables that have a leaf that's like a crucifix. Z angielskiego cruciferous to są warzywa, których liściach jest znak krzyża. Yeah. Krucyfiks. Now that means cabbage. Czyli są to kapusty. Broccoli. Brokuły. Cauliflower. I kalafiory. If you eat that once a week instead of once a month. Jeśli jecie raz na tydzień zamiast raz na miesiąc, you have only 1/3 the risk of colon cancer. To ryzyko zachorowania na raka okrężnicy u was to tylko 1/3 w porównaniu z tymi, którzy jedzą tylko raz w miesiącu. That's because they have indoles in them. A to ze względu na to, że zawierają one indole. Every time we eat, we get benzopyrene in our food. W spożywanych posiłkach znajduje się benzopiren. That's a cancer producing substance. A jest to substancja kancerogenna. And if you eat food grown next to the freeway, więc jeżeli spożywacie posiłki, pożywienie, które rośnie przy autostradzie, you will get more benzopyrene. To macie jeszcze więcej tego benzopirenu. But our body produces an enzyme which inactivates the benzopyrene. Jednak nasz organizm produkuje enzym, który dezaktywuje benzopiren. It's called benzopyrenase. Nazywa się benzopyrenase. Okay. Benzopirenaza. And that is increased when you have more indoles in your diet. A poziom benzopirenazy wzrasta, kiedy mamy w naszej diecie więcej indoli. Okay. So that's why broccoli, cabbage, cauliflower are good. Które zawarte są w tych w warzywach kapustnych. Okay. They checked a bunch of women who didn't smoke. Przeprowadzono badania nad grupą kobiet, które nie paliły. And those who had the most vegetables in their diet,
I te z tej grupy, które najwięcej spożywały warzyw, had only 20% as much lung cancer as those that had the least. Miały tylko ryzyko zachorowania na raka w tej grupie wynosiło tylko 20% w porównaniu z tymi, które nie spożywały warzyw. That worked for even women who smoked. Znaczy, które spożywały mało warzyw, no bo nikt chyba nie je w ogóle. Excuse me. So it works for both people who smoke and don't smoke. A zatem warzywa mają dobry wpływ zarówno na tych, którzy palą, jak i na tych, którzy nie palą. Okay. Now, if a person eats only 120 grams of fruits or vegetables a day, jeśli ktoś je tylko około 120 gram owoców i warzyw dziennie, compared to 200 grams, w porównaniu z osobą, która je 200 gram, they will have 65% higher risk of colon cancer. Osoby z pierwszej grupy mają o 65% wyższe ryzyko zachorowania na raka okrężnicy niż te drugie. So the standard recommendation is more fruits and vegetables. A zatem oficjalne zalecenie: jedzmy więcej warzyw i owoców. Now breast cancer we have a real problem with. Jeśli chodzi o rak piersi, to mamy tutaj poważny problem. We have a difficult time lowering the risk of breast cancer. Bardzo trudno jest obniżyć ryzyko zapadnięcia na tę chorobę. But here are some interesting diet studies. Mamy jednak pewne interesujące wyniki badań. Those women who ate carrots or spinach more than twice a week. Kobiety, które spożywały marchew i szpinak więcej niż dwa razy w tygodniu, compared to those who rarely ate carrots and spinach, w porównaniu z tymi, które bardzo rzadko jadły te dwa warzywa, had only about half the risk of breast cancer. Miały tylko połowę ryzyka zachorowania na raka piersi. All you women eat more carrots and spinach. A zatem zachęcam wszystkie panie, żeby jadły więcej marchwi i szpinaku. Okay? Now look at this last line. Popatrzmy na ostatni wiersz. Those women who ate more than one slice of onion a day. Kobiety, które jadły więcej niż jeden plasterek cebuli dziennie, lowered their breast cancer risk about 3/4. Miały ryzyko o 3/4 niższe. 3/4 o 70 prawie procent niższe. Ponad 70%. They took some fat out of the breast of women. W tkance tłuszczowej piersi, którą pobrano, and they analyzed for carotenoids. I zanalizowano na zawartość karotenoidów. That's what you get when you eat carrots. A karotenoidy zawarte są właśnie w marchwiach. And those they compared to those who had the most compared to those who had the least. Of what? Of carotenoids? Yes. Porównano zawartość porównano tkanki, które zawierały najwięcej karotenoidów z tymi, które zawierały najmniej. And those who had the most beta carotene had only 30% the risk of breast cancer. I kobiety, które miały najwięcej beta karotenu, miały ryzyko tylko 30% zachorowania na raka. And those who had lycopene only 32%. A te, które miały, w których tkankach znajdował się likopen, ryzyko wynosiło tylko 32%. Lycopene is what you get from tomatoes. Mm-hmm. Likopen oczywiście zawarty jest w pomidorach. Okay. Vegetables help to lower the risk of ovary cancer in women. Warzywa są również pomocne w obniżeniu ryzyka zapadnięcia na raka jajników. It's the leafy greens that did the best. Warzywa liściaste radzą sobie z nim najlepiej. Okay. I'm going to skip that one. I already mentioned this one about the colon cancer. Wspomniałem już te warzywa przy okazji raka okrężnicy. How about salads? A co o sałatkach powiemy? If you eat a green salad every day, jeśli każdego dnia spożywacie zieloną sałatkę, compared to eating it only once a week, w porównaniu ze spożywaniem jej tylko raz w tygodniu, you lower your chance of dying by 30%. To obniżacie swoje szanse, w cudzysłowie oczywiście, na zgon o 30%. By 30%? Yes. O 30%. So you need to eat salad every day. A zatem powinniśmy jeść każdego dnia sałatki. Not just once a week. Nie tylko raz na tydzień. Okay. Sałatki, tak, sałatki z zielonych warzyw.
Now fruits, you need 200 grams of fruit every day. Każdego dnia potrzebujemy 200 gram owoców. Okay. Those who ate 160 grams of fruit every day. Osoby jedzące każdego dnia 160 gram owoców. Compared to less than 180 grams a week. W porównaniu z tymi, które jadły mniej niż 180 gram na tydzień. Reduced their risk of lung cancer about 3/4. Również miały niższe ryzyko zapadnięcia na raka, tym razem płuc, o 70%. That's whether they ever smoked or didn't smoke. W porównaniu z tymi, którzy no matter. Niezależnie od tego, czy te osoby paliły, czy też nie paliły. So eating lots of fruits, at least 200 grams a day is worthwhile. A zatem spożywanie owoców przynajmniej 200 gram na dzień naprawdę jest warte zachodu. Okay. It reduces the risk of stomach cancer to eat fruits. Spożycie owoców również redukuje ryzyko zachorowania na raka żołądka. Okay. I was over in Nairobi. Kiedy byłem w Nairobi, and I went to the hotel for breakfast. I udałem się na śniadanie w hotelu. With Dr. Hariyama, who is in charge of chronic disease program in Japan. Z doktorem Hariyama, który jest zajmuje się programem leczenia chorób chronicznych, chorób przewlekłych w Japonii. We were both lecturing at the same place. W tym samym miejscu dawaliśmy wykłady. And he saw how I ate. I przyglądał się jak i co jem. You know, mangoes, papayas. Tropical fruit. Mango, papaja, tropikalne owoce. He said, "You eat like a nutritionist." Mówi, ty jesz jak diabetolog. He said, "In Japan, we couldn't eat this way." W Japonii nie możemy tak jeść. Because all the food is imported, it would be very expensive. Bo takie pożywienie jest importowane i jest niestety bardzo drogie. But eating lots of fruits lowers your risk. At least a third of having stomach cancer. Przynajmniej o 1/3 spada ryzyko zachorowania na raka żołądka przy spożyciu owoców. Fruit lowers the risk for you men getting prostate cancer. A również redukuje ryzyko zapadnięcia na raka prostaty. Dried fruit does it too. Także suszone owoce. They did experiments with selenium, the mineral selenium. Przeprowadzono eksperymenty z selenem, czyli mierząc poziom selenu. And those that had 200 milligrams a day. Ci, którzy przyjmowali w pożywieniu 200 mg selenu dziennie, lower their risk of prostate cancer greatly. Mieli o wiele niższe ryzyko zapadnięcia na raka prostaty. Now where can you get selenium? A skąd bierzemy selen, jakieś źródło selenu? That would be the equivalent of eating 2 Brazil nuts every day. Mniej więcej jest to odpowiednik 2 orzechów brazylijskich dziennie. Because Brazil nuts have selenium. Bo w nich właśnie jest selen zawarty. Now, another food. Another food? Another food. Okay, jeszcze jedna grupa pokarmów. Foods that are high in both vitamin A and vitamin C. Pokarmy, które charakteryzują się wysoką zawartością witaminy A i witaminy C. Like cantaloupes, melon. Melony. Or pumpkin. I dynie. Okay. Na przykład. They took people who are over 65 years of age. Przeprowadzono badania na grupie osób w wieku ponad 65 lat. And they checked who ate the most of those foods. I sprawdzono, kto spożywał z tej grupy pokarmów najwięcej. And those who ate the most had only 30% of the death rate compared to those who ate the least. I w porównaniu z tymi, którzy ci, którzy jedli najwięcej tych pokarmów, w porównaniu z tymi, którzy jedli ich najmniej, mieli tylko 30% ryzyko śmierci. Wynosiło u nich 30%. So it's good to eat melons. A zatem dobrze jest jeść melony. Okay. Now, why can't I take a supplement? Vitamin A, vitamin C. Czy nie lepiej zażyć jakiś suplement witaminy A w tabletkach?
is supposed to help reduce lung cancer. Uważamy, że powinien obniżyć ryzyko zachorowania na raka płuc. So they gave smokers beta-carotene. A zatem palaczom dano wysokie dawki beta-karotenu. A supplement. W tabletkach. It increased their risk of dying. Niestety ich śmiertelność wzrosła. And they found out it also increased the risk of prostate cancer. I tak samo w przypadku raka prostaty. Therefore, the recommendation is get all your vitamins as far as possible from food. Dlatego też oficjalne zalecenie jest takie, aby jak najwięcej witamin pozyskiwać z pokarmów, które spożywamy, a nie suplementów. They tell all smokers don't ever take beta-carotene as a supplement. Pardon? Don't ever take beta-carotene as a supplement. Smokers should not. Palacze nie powinni brać beta-karotenu jako suplementu diety. Nie powinni zażywać. Supplements have problems. Mamy problem z suplementami. Okay. For example, the supplement may have a type of vitamin which is different than what's in the food. Ponieważ w suplementach może się znajdować odmiana witaminy, która różni się od tej, która jest w pokarmie naturalnym. For example, vitamin E. Weźmy na przykład witaminę E. If you get it in a pill, spożywając ją w kapsułce, it's called alpha tocopherol. Nazywamy ją alfa tokoferolem. But if you get it in food, ale w pożywieniu, you have twice as much gamma tocopherol as alpha tocopherol. Jest dwa razy więcej gamma tocopherolu niż alfa tocopherolu. And we think it's the gamma tocopherol that helps to reduce prostate cancer. I to właśnie gamma tocopherol jest odpowiedzialny za redukowanie ryzyka zapadnięcia na raka prostaty. And the more alpha tocopherol, the alpha tocopherol decreases the action of the gamma tocopherol. A alfa tocopherol w tych kapsułkach obniża aktywność gamma tocopherolu, który jest zawarty w pożywieniu naturalnym. So the recommendation is get all the nutrition you can from food rather than supplements. A zatem zalecenie jest takie, aby wszelkie możliwe środki odżywcze, jakie możemy tylko zdobyć, uzyskiwać z pokarmów naturalnych, a nie z suplementów. People who are taking multiple vitamins, ci, którzy zażywają wiele witamin, are dying faster than the people who don't take them. Umierają szybciej niż ci, którzy ich nie zażywają. Recommendation is, zalecenie? Get the vitamins from the food. Jedz witaminy w pokarmach, które spożywasz. Now, tomatoes are good food. Pomidory są naszymi sprzymierzeńcami. They took 47,000 men. Przebadano grupę 47 tysięcy mężczyzn. And showed what the chance was of having advanced prostate cancer. I zbadano ryzyko pojawienia się u nich zaawansowanego raka prostaty. Those who got the most lycopene. Ci, którzy zażywali najwięcej, przyjmowali najwięcej likopenu, had only half as much cancer as those who got the least. Mieli tylko ryzyko u nich wystąpienia tego raka wynosiło tylko 50%. Now, where can we get lycopene? A skąd likopen? Tomatoes. Właśnie z pomidorów. It makes it red. Likopen sprawia, że są one czerwone. Now, if you cook the tomato, you get 2.5 times more. A jeśli je poddacie gotowaniu, likopenu jest w nich 2.5 razy więcej niż w surowych pomidorach. Because it breaks the cell wall. Ponieważ ściana komórkowa jest przez gotowanie zniszczona. If you put it in a blender, you also break the cell wall. Podobnie dzieje się, gdy umieścimy pomidory w blenderze, w mikserze. So in this study that reduced prostate cancer. A zatem w tym badaniu dotyczącym raka prostaty. Where they get their lycopene? Dowiadujemy się, skąd brał się ten likopen. Tomato sauce? Z sosu pomidorowego. Tomatoes? Ze świeżych pomidorów. Tomato juice? Z soku czy z przecieru pomidorowego. And the tomato in pizza. I z pomidorów w pizzy. Do you recommend pizza? I don't recommend the pizza. Nie zalecamy pizzy. But we have lots of evidence that tomato paste is good. Wiele dowodów przemawia za tym, że koncentrat pomidorowy jest dobry. Tomato paste gives you
2.5 times more lycopene than you get in fresh tomatoes. Również w koncentracie pomidorowym zawarte jest 2,5 razy więcej likopenu niż w surowych pomidorach. Now beans are excellent food. Fasola jest wspaniałym pożywieniem. Okay. They reduce the risk of colon cancer. Obniża ona ryzyko zapadnięcia na raka okrężnicy. They reduce the risk of prostate cancer. A także prostaty. Okay. Now if you eat meat once a week, jeśli spożywacie mięso raz w tygodniu, you have 2.5 times greater risk of colon cancer than the vegetarian. Ryzyko zapadnięcia na raka okrężnicy wzrasta 2,5-krotnie niż u tych, którzy w ogóle nie jedzą mięsa. But if you will eat tomatoes every day, ale jeśli dodatkowo, not tomatoes, beans. Beans every day. Okay, ale jeśli dodatkowo oprócz mięsa raz w tygodniu każdego dnia jecie fasolę, even though you're eating meat once a week, nawet jeśli jecie mięso raz w tygodniu, you have no greater risk of colon cancer than the vegetarian. Ryzyko zapadnięcia na raka okrężnicy nie jest zupełnie większe niż u wegetarian, czyli jest ono porównywalne z wegetarianami. I was in Romania. Kiedyś byłem w Rumunii. And I was telling this story at church. I opowiadałem historię w kościele. There was a gypsy on the front row. W pierwszym rzędzie siedział przedstawiciel ludności romskiej. He got so excited that beans would reduce the risk of cancer if you ate meat. I był tym bardzo uradowany, że jedząc fasolę można również jeść mięso. When they got up to sing the closing hymn, gdy powstali do końcowej pieśni, he couldn't sing the words. Nie był w stanie śpiewać. He just sang, God praise the beans, God praise the beans. Śpiewał, chwała Panu za fasolę, chwała Panu za fasolę. But beans are very helpful. To bardzo zdrowe pożywienie. But it doesn't lower the risk of colon cancer in vegetarians. Ale wegetarianom już niewiele pomaga, już nie obniża poziomu, bo i tak mają niski, to znaczy nie poziom, tylko ryzyko zachorowania na raka okrężnicy. Because they're already at low risk. Już i tak mają bardzo niskie ryzyko zachorowania na ten, okay, na tego raka. If the whole population used beans all the time, if everybody in the country used beans, gdyby każdy cały czas spożywał fasolę w populacji danego kraju, we would reduce colon cancer by 1/3. Obniżylibyśmy ryzyko zachorowania na raka okrężnicy o 1/3. Okay. Now look at peas, lentils and beans. A teraz groszek, soczewica i fasola. They can decrease prostate cancer by 50%. Redukują one ryzyko zachorowania na raka prostaty o 50%. But you have to eat it more than 3 times a week. Ale trzeba jeść więcej niż 3 razy w tygodniu. Okay. Soybeans are particularly protective against pancreatic cancer. Soja jest szczególnie pomocna w ochronie przeciwko rakowi trzustki. Now the men who drank more than 1 cup of soy milk every day, mężczyźni, którzy wypijali więcej niż jedną filiżankę mleka sojowego a day, had 70% reduction of prostate cancer. Mieli ryzyko zachorowania na raka prostaty mniejsze o 70%. Soy is very good. Soja jest bardzo dobra. All right. Now, I think that's about all. Well, let's use whole grains. A teraz jeszcze o pełnych ziarnach i o mące z pełnego przemiału. Whole grains reduce the risk of various cancers about 10-15%. Produkty z tej grupy redukują ryzyko zachorowania na raka o od 10 do 15%. The whiter the bread, the quicker you're dead. A im bielszy chleb, tym szybciej schodzisz pod ziemię. Im bielszy chleb, im bielszy chleb. Okay. Now let's see, whole grains. Now let me show you something here. Antioxidants are in these phytochemicals. Antyoksydanty, czy też przeciwutleniacze, zawarte są w in what? They're phytochemicals. W związkach roślinnych. Plant chemicals reduce cancer risk. Mm-hmm.
And we think it's the antioxidants that are very good. Wierzymy, że właśnie antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze, są bardzo dobre. Now, what foods have the most antioxidants? Jakie rodzaje pokarmów zawierają najwięcej przeciwutleniaczy? Blueberries. Jagody. Okay. That's top. To znajdują się na pierwszym miejscu. Blackberries. Czarne porzeczki. Kale. Jarmuż. Strawberries. Truskawki. Spinach. Szpinak. Brussels sprouts. Brukselki. Plums. Śliwki. Broccoli. Brokuły. Beets. Buraki. Red grapes. Czerwone winogrona. Red pepper. Czerwona papryka. Cherries. Nie wiśnie, tylko czereśnie. Kiwi. Kiwi. Pink grapefruit. I różowy grapefruit. Standard recommendation for everybody: eat more fruits and vegetables. A zatem oficjalne zalecenie: jedzmy więcej warzyw i owoców. The more I see this and look at what God made for us originally, im bardziej przyglądam się tym wszystkim wynikom i temu, co Bóg zaplanował dla nas na samym początku przy stworzeniu, there had to be a God to make a diet that's that good. To przekonany jestem o tym, że musi być Bóg, który stworzył, przygotował dla nas taką dietę. He put us on a plan which will give us the best of health. Przygotował dla nas rośliny, które służą naszemu zdrowiu. Now, are there any questions? A teraz czas na pytania. No questions. Nie ma pytań. All right, here's one. Będziemy mieli szanse wyrównane, chylę tutaj się w kierunku internautów, abyśmy mogli zadawać jedno pytanie tu z sali, a następne będzie zadawane przez internautę. Serdecznie do tego zapraszam. There will be questions, one from the floor and one from the internet. What's that? From the online viewers. One from here and one from the online viewers. Okay. Czy prawdą jest połączenie takich warzyw jak pomidor i ogórek, że ogórek eliminuje wszystkie witaminy z pomidora? Is it true that when we combine tomato with cucumber, that cucumber eliminates all the profitable elements included in the tomato? No, it doesn't. Nie, no, nie jest to prawdą. No, no, tomato is still good. Pomidory i tak mają swoją siłę mimo ogórka. It's still good even in pizza. Nawet w pizzy pomidory zachowują swoją siłę. Okay. Second question from the internet. What is the influence of physical exercise, physical activity in general, in fighting cancer or preventing cancer? For example, Lance Armstrong, who was taking part in he recovered. It did physical exercise had a part in it. Exercise is important in reducing cancer. Ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne w redukowaniu ryzyka zachorowania na rak. It's important even if you have cancer. Nawet wtedy, kiedy już chorujemy. The cancer which we have the best evidence for is colon cancer. Dowody, jakimi dysponujemy, najlepszymi dowodami, jakimi dysponujemy w tej kwestii, jest rak okrężnicy, badania nad rakiem okrężnicy. But we also have good evidence for breast cancer. Breast. Ale również pozytywne wyniki, jeśli chodzi o ruch, mamy w przypadku raka piersi. Women who jog have a lot lower risk of breast cancer. Kobiety uprawiające jogging mają o wiele niższe ryzyko zapadnięcia na tę chorobę. So people who have cancer, a zatem osoby chorujące na raka, are told they should do the same thing as people who are trying to prevent cancer. Zachęcane są do tego samego rodzaju aktywności, do jakiej zachęca się osoby, które chcą uniknąć raka. What does that mean? Co to znaczy? Don't smoke. Nie palimy. Don't drink alcohol. Nie pijemy alkoholu. Exercise. Ćwiczymy. Keep your weight down. Utrzymujemy niski poziom wagi. Eat a better diet with more fruits and vegetables. I w diecie pamiętamy o jak najwięcej ilości owoców i warzyw. So if you have cancer, that's what you're supposed to do. A zatem również w przypadku zachorowania na raka
takie czynności powinniśmy podejmować. Okej, Mark, no właśnie. Spotkałem się z opinią, że pestki z moreli są bardzo skuteczne w zwalczaniu raka, a później przyszła taka informacja przez Polskę, że kapsaicyna zawarta w chili również jest bardzo skuteczna w zwalczaniu różnego rodzaju raka. Jaka jest opinia brata na ten temat? What is your opinion on cancer prevention as far as the apricot stones are concerned? Apricot stones. Yeah. The pits inside. I jaka jeszcze substancja? W chili. Yeah. And capsaicin in chili. Amygdala. Okay. No, capsaicina in chili. No evidence is this any good. Niestety nie mamy dowodów na to, że w jakikolwiek pozytywny sposób one wpływają. Some people went to Hunzaland. Niektórzy udali się do kraju Hunzów, including Adventist minister from New York City. Łącznie z pewnym pastorem z Nowego Jorku, adwentystycznym pastorem z Nowego Jorku. They said the people are living so long. Mówiono, że ci ludzie tam bardzo długo żyją. They said it's because they ate the pits. I to przypisywano tej zdolności, jaka jest właśnie w pestkach moreli. Now he was not a physician. Jednak ten pastor nie był lekarzem. But there's no evidence it does any good. No i niestety nie mamy żadnych dowodów na to, że pozytywnie wpływają te substancje antyrakowo. Some people are trying to sell it. Niektórzy próbują sprzedać ten pomysł. And they call it a vitamin. I nazywają to witaminą. It's not a vitamin. Ale to nie jest witamina. They gave it a number, vitamin 17. Nazwali ją witaminą B17. There's no such thing. Ale czegoś takiego nie ma. The last vitamin discovered was discovered by Dr. Register, an Adventist. Ostatnia witamina, jaką odkryto, była odkryta przez adwentystę. Vitamin B12. Była to witamina B12. In 1948. W roku 1948. And they have never discovered any vitamin since. I żadnych innych witamin od tamtego czasu nie odkryto. A vitamin is something you have to have to live. You can't live without it. Bez witamin nie da się żyć. Są niezbędne. And the peach pits, apricot pits, it doesn't help. Niestety pestki z moreli nie pomagają. Right. Any other questions? Nie. A, z internetu teraz pytanie drugie. Przepraszam, Piotr. Prośba taka, abyś czytał je najpierw po polsku, a później po angielsku. Muszę dbać. A no właśnie. Komfort. Znaczy, z pierwszego się domyśliliśmy, że chodziło o ćwiczenia fizyczne. Tak więc pierwsze pytanie dotyczyło ruchu i ćwiczeń fizycznych. Natomiast drugie pytanie brzmi tak. Czy istnieje dieta na szczęście? Pytam jako weganka, która cierpi na depresję i chroniczną bezsenność. Is there a happiness diet, what we may call a happiness diet? And it's a question from a vegan who is fighting depression and chronic sleeplessness. Yes. The only thing we can say is a good diet because it has all the nutrients you need. That's all we can say. Mogę powiedzieć tylko, że taka dieta to jest po prostu dobra dieta, yeah, o której mówiliśmy chociażby tydzień temu, która zawiera wszystkie potrzebne elementy odżywcze. But it's the diet everybody ought to be on. Taką dietę zalecamy każdej osobie, niezależnie od tego, czy cierpi na depresję, czy nie. I don't know of anything really special. Nie mam świadomości o niczym, co by było szczególnie rekomendowane w takiej sytuacji. Okay. Any more? Chciałem zapytać o kosmetykach, bo słyszałem, że aluminium, które jest zawarte w kosmetykach, szczególnie w antyperspirantach, że jest rakotwórczy. I na ile szkodliwe kosmetyki właściwie z zawartością aluminium i może innych substancji chemicznych. Mm-hmm. The question concerns the cosmetics and the aluminum that is in them. Yes. Is it bad for our health? And are there any other substances that we should avoid that are in cosmetics? Now, when we eat, we get aluminum in our food. Spożywamy, jedząc cokolwiek, jemy również aluminium. A lot of people were afraid of aluminum. Wielu boi się tego pierwiastka. Because of Alzheimer's disease. Ze względu na chorobę Alzheimera. Aluminum, when you take it in your body, it's distributed equally through all the organs. Jeśli spożywamy naturalne pokarmy, aluminium jest rozkładane równomiernie we wszystkich organach. But with Alzheimer's disease, ale przy chorobie Alzheimera,
something goes wrong with the stuff in the blood vessel that keeps it from going into the brain. Coś złego dzieje się z naczyniem krwionośnym, które zapobiega przenikaniu aluminium do mózgu. So more aluminum gets into the brain in Alzheimer's disease. A zatem zbyt wiele aluminium dostaje się do mózgu przy tej dolegliwości. Aluminum did not cause Alzheimer's disease. Aluminium nie jest odpowiedzialne za wywołanie choroby Alzheimera. But because they had the disease, the aluminum went in there. Ale ze względu na to, że ktoś już na nią choruje, docieranie aluminium do mózgu jest zwiększone. We used to use antacids for people with peptic ulcers in the stomach. We used to use antacids with aluminum. Zwykliśmy używać substancje, leki obniżające kwasowość żołądka w przypadku nadkwasoty. Okay. But they didn't get any more Alzheimer's disease than anybody else. Yet they ate lots of aluminum. Ale te osoby, mimo że przyjmowały wiele aluminium, nie zapadały na chorobę Alzheimera. Te środki farmakologiczne, które stosowaliśmy i stosujemy w redukcji nadkwasoty, zawierają właśnie aluminium. Pomimo tego, że pacjenci przyjmowali dużo aluminium, nie zauważono u nich, u tych chorych leczonych w ten sposób, wzrostu zachorowalności na chorobę Alzheimera. Następne pytanie prosimy z internetu. To już tam z tej strony. Arku. Z internetu. Chodzi o stosowanie chemioterapii w leczeniu nowotworów. Czy profesor ma jakieś zdanie na ten temat i jak tutaj wyglądałaby dieta? What is your opinion about chemotherapy in treating when treating cancer, and what diet is recommended? Well, the diet for treating cancer is the same diet to prevent it. Dieta, którą sugerujemy na leczenie raka, jest taka sama, jaką sugerujemy przy zapobieganiu rakowi. Cut out the animal products. Pozbycie się produktów zwierzęcych. You see, don't smoke. Don't drink alcohol. Nie palimy, nie pijemy alkoholu. Get exercise. I zażywamy ruchu. Don't get overweight. Nie przybieramy za bardzo na wadze. Now, what about chemotherapy? Ale co z chemioterapią? It depends on what cancer you're talking about. To zależy od rodzaju nowotworu, o jakim mówimy. If I had pancreatic cancer, jeśli mam raka trzustki, most everybody dies soon, na którego większość pacjentów niestety schodzi bardzo szybko, I would take any treatment. To przyjąłbym każdy rodzaj leczenia. But if I had thyroid cancer? Ale jeśli miałbym raka thyroid, to jest tarczyca, tarczycy. I would have it removed and there's 88% chance of living more than 5 years and cure it. Byłaby ona usunięta i po usunięciu miałbym 88% szans na normalne życie. So it depends on what kind of cancer you're talking. A zatem zależy to, o jakim rodzaju raka mówimy. Lance Armstrong with his testicular cancer? Lance Armstrong i jego rak jądra. You remove it? Został usunięty. You probably never have any more risk of dying because of it. I prawdopodobnie nigdy więcej nie będzie miał problemów ani ryzyka związanego ze śmiercią z powodu tej dolegliwości. You have skin cancer? Jeśli mamy raka skóry, you can see it, so you remove it. Jeśli zauważymy, usuwamy go. So it depends on what kind of cancer you're talking about. A zatem zależne jest to od rodzaju nowotworu. So when you're diagnosed with cancer, jeśli zdiagnozowano u was raka, then you should go to the cancer specialist and find out what he knows about that particular kind. Trzeba udać się do specjalisty, który wie tyle, ile tylko można na temat tego właśnie rodzaju nowotworu. For example, leukemia. Na przykład białaczka. Chronic myelogenous type. Jest to przewlekła, przewlekła forma raka, ale jeszcze jest jedno słowo. Złośliwa. There's two kinds. Są dwa rodzaje białaczki. Philadelphia chromosome negative, Philadelphia chromosome positive. Pozytywny i negatywny chromosom Filadelfia, ale nie wiem, czy to po polsku tak jest. Czyli dobrze. Now the people who have the Philadelphia chromosome of the one type, there's a pill you can take. Chemotherapy. Jeśli mamy
białaczkę jednego typu, kiedy właśnie ten jeden z chromosomów jest odpowiedzialny, to na tę przypadłość można zażyć tabletkę, czyli chemioterapia zadziała. You take that pill, bierzemy, zażywamy tę tabletkę. And your white blood count comes right down to normal. I wszystko, w poziom krwi we krwi się reguluje. It costs $30,000 a year. A kosztuje tylko $30,000 rocznie. Now I have a friend who's a radiologist at Loma Linda. Mój znajomy, radiolog na Loma Lindzie. He's insured by the health system when he went there. Był ubezpieczony przez system zdrowotny, opieki medycznej, kiedy tam pracował. But his insurance is only as long as he works there. Ale jego ubezpieczenie obejmowało tylko czas, w którym pracował. He got this cancer. Dostał raka. Now he could never leave his job, he could never retire. He has to work there constantly to get the $30,000 every year. Nie mógł opuścić pracy, nie mógł przejść na emeryturę, musiał pracować ile tylko się dało, żeby otrzymywać te $30,000 rocznie na leczenie. Now my wife had the negative kind, which there's no pill for. Moja żona zachorowała na ten negatywny rodzaj białaczki, na której nie było niestety, na którą niestety nie ma chemioterapii. She never took any medicine. Nie przyjmowała żadnych leków. Because there's no medicine for it. Bo nie ma na to żadnych leków. She finally died, but not because of that. Zmarła, ale nie na tę chorobę. She had it for 9 or 10 years. Pardon? She had it for 9 or 10 years. Mniej więcej 9-10 lat chorowała na białaczkę. So it's hard to lump all the cancers together. Trudno jest zebrać wszystkie rodzaje nowotworów i powiedzieć, co jest dla nich dobre, jeśli chodzi o chemioterapię. But there are 4 cancers that make up half of all the cancers. Ale 4 rodzaje raka odpowiedzialne są za połowę zachorowań na tę chorobę. Lung cancer. Nowotwór płuc. Colon cancer. Okrężnicy. Prostate cancer. Prostaty. Breast cancer. I piersi. Now we know with lung cancer. Mostly smoking. 80% is smoking. Wiemy, że w 80% za nowotwór płuc odpowiada palenie. And colon cancer, we know a lot about that. Wiele również wiemy o nowotworach okrężnicy. We know meat increases the risk. Wiemy, że mięso podwyższa ryzyko zachorowania na tego raka. The World Cancer Research Fund in London. Światowy Fundusz Badań nad Rakiem w Londynie. They reviewed 7,000 scientific studies. Przyjrzało się 7,000 badań naukowych. To see which foods cause the most cancer. I aby zdecydować, które rodzaje pożywienia powodują najwięcej nowotworów. They have now recommended to everybody. I teraz wszystkim zalecają. Don't ever eat processed meat. Nigdy nie jedzcie przetworzonego mięsa. Salted meat. Solonego. Smoked meat. Benzonego. Added chemicals like sodium nitrate. Sodium nitrate. Azotan potasu, tak? Azotan sodu. Mięso, do którego dodawany jest azotan sodu. Okay. Now this is not an Adventist scientist saying that. I to wcale nie mówią naukowcy, którzy są adwentystami. We're talking about some ham and bacon products. Pardon? Ham. O, mówimy tutaj o szynce, we're talking o bakonie, about, we're about salami. O salami, we're talking about hot dogs. No i o hot dogach. They say if you're eating it, stop and don't ever begin again. Ci lekarze sugerują, jeśli jecie, to przestańcie, już nigdy do tego nie wracajcie. The world is coming very close to advanced thinking. Świat nauki medycznej bardzo zbliża się do adwentystycznego sposobu myślenia w tej kwestii. What do they say about red meats? A co mówimy o mięsach, czerwonych mięsach? That means the goat and the lamb. Koźlina, jagnięcina. They said limit how much you eat. Ograniczcie liczbę, ilość spożywanego mięsa. No more than 500 grams a week. Nie więcej niż 0,5 kilograma tygodniowo. But the community on the average should be no more than 300 grams. Ale średnio w społeczeństwie nie powinno być to więcej niż 300 gram. Now, how come they allow you 500 grams if the average should be only 300? No to dlaczego jednostkowo pozwalają, żeby było 500 gram, a w całej populacji 300?
They think there's enough intelligent people in the community who won't eat any to lower the average. Bo zakładają, że będzie wystarczająco dużo inteligentnych ludzi w społeczności, w społeczeństwie, którzy w ogóle nie będą jedli, aby obniżyć tę średnią. And even Dr. Fraser showed that fish increased intestinal cancer just as much as the red meats. Could you repeat? Fish. Oh, fish. But what do they do? Causes as much intestinal cancer mm-hmm. as the red meats. Mm-hmm. Jeden z doktorów stwierdził, że spożywanie ryb również jest na porównywalnym poziomie, jeśli chodzi o powodowanie nowotworu jelit. You see why the red meat wasn't in the original diet? A zatem dlatego wiemy, stąd też wiemy, mamy dowód tego, dlaczego nie było ono zawarte w pierwotnej diecie. Okay, any other question? Czy jeszcze jakieś pytania? To ja mam kolejne pytanie z internetu. To jest pytanie, które już padło wcześniej na temat spożywania białka tydzień temu. Mm-hmm. We talked about protein last week, yeah. Bodybuilding. Yeah. And now another question. Jaka ilość białka jest bezpieczna do spożywania? What amount of protein is safe to eat every day? Okay. The recommended allowance. Dozwolona ilość to is somewhere between 0.8 grams and 1 gram per kilogram body weight. Excuse me. One. Somewhere between 0.8 grams and 1 gram. Między 0.8 a 1 gram białka na 1 kilogram of your body weight. For every kilogram. Na każdy kilogram masy ciała, czyli 0.8 do 1 grama na każdy kilogram masy ciała. So I'm 70 kilo. Ja ważę 70 kilogramów. So I could have 70 grams of protein. A zatem dziennie mogę przyjąć 70 gram białka. That's twice as much as you have to have. I to jest i tak dwa razy więcej niż potrzebujemy. Okay. You don't have to have near that amount. Nie trzeba aż tyle jego jeść. Okay. And if you're getting enough calories to maintain ideal body weight. A jeśli przyjmujecie odpowiednią ilość kalorii, aby utrzymać właściwą masę ciała, you can't help but get enough protein. To nic, inaczej się tego nie da. Białko przyjmujecie we właściwej ilości. Okay. Czyli naturalnie przychodzi przyjmowanie to jeszcze jedno pytanie ja zadam tutaj, zanim następnie sobie udzielimy głosu. Kwestia naturalnych oksydantów. Czy naturalne oksydanty mogą być szkodliwe, na przykład zielona herbata czy cokolwiek innego? What about natural oxidants? Can they be harmful to your health, like green tea, for example? Yes, it's possible. To możliwe. For example, fish. Weźmy na przykład ryby. They have long-chain fatty acids. Mają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe. 5 and 6 double bonds in the molecule. 5 do 6 węzłów w każdej cząsteczce. They oxidize readily. Bardzo łatwo ulegają procesowi oksydacji czy spalania. They form free radicals. Uwalniają się rodniki. That can be dangerous. I to może być niebezpieczne. Yeah. Question. Bardzo wiele osób choruje na kręgosłup i ma w związku z tym różne niedomagania. Czy istnieją jakieś właśnie powiązania między sposobem odżywiania, między dietą, a zapadalnością na te choroby? Mm-hmm. Many people suffer from spine problems. Is there a correlation between their diet and spine problems that we, as a society, well, have to endure? Lots of times there's fractures in the spine, fractures in the bone. Bardzo często są pewne pęknięcia w kościach. One of the commonest problems is lack of vitamin D. I problemem w tym względzie jest brak witaminy D. When you don't have vitamin D, you don't absorb very much calcium from your intestinal tract. Niedobór witaminy D powoduje, że też przyswajanie wapnia nie jest odpowiednie dla właściwej struktury kości. You're more apt to have a fracture of the vertebra. I dlatego pęknięcia w kręgach są częstszą dolegliwością. Now in Poland, w Polsce, I think half of you lack vitamin D. Przyjmuję, że połowa populacji ma niedobór witaminy D. You're at high enough latitude that you don't get the sunshine some months. Bo jesteśmy na tak wysokiej szerokości geograficznej, że niestety rocznie nie otrzymujemy odpowiedniej ilości
promieni słonecznych. Now you don't know if you're deficient unless you have a blood test. Nie przekonamy się o tym, czy nam brakuje witaminy D, jeśli nie zrobimy badań krwi. You should ask your doctor to have a test. A zatem trzeba prosić doktora, żeby skierował nas na badania krwi. And you should remember what the number needs to be. I musimy pamiętać, jaki jest próg. You should have at least 30 nanograms. Przynajmniej 30 nanogramów powinniśmy mieć tej witaminy. Otherwise you take vitamin D supplements. Jeśli tak nie jest, no to przyjmujemy suplementy witaminy D. You can get enough sunshine in the summer and store it so you have enough for the winter. Ale jest też dobry sposób na skumulowanie tego słońca latem, jeśli świeci słońce, i wtedy starcza nam na cały rok, nawet wtedy, kiedy tego słońca nie ma. But vitamin D not only affects bones. Witamina D wpływa nie tylko na kości. It affects cancer risk. Ale również jest odpowiedzialna za obniżenie ryzyka zachorowania na raka. It increases the risk of colon cancer, breast cancer, prostate cancer. Lack of vitamin D. Niedobór witaminy D zwiększa ryzyko raka piersi, colon, okrężnicy i prostaty. It also increases the risk of blood pressure, high blood pressure. A także wysokie ciśnienie krwi jest związane z niedoborem witaminy D. They took people with high blood pressure. Przebadano grupę osób z wysokim ciśnieniem krwi. They gave them ultraviolet light. Poddano ich działaniu promieni ultrafioletowych. About three times a week. Trzy razy w tygodniu. The vitamin D level in the blood came up. Poziom witaminy D w krwi podniósł się. And their blood pressure came down to normal. I nadciśnienie zniknęło. Poziom ciśnienia wyrównał się. Lack of vitamin D increases the risk of diabetes. Brak witaminy D również zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę. So I think it's rather important to know if we're okay. Więc trzeba się przebadać, żeby wiedzieć, czy wszystko z naszą krwią jest w porządku. I found my vitamin D was low. Ja sprawdziłem to i miałem niski poziom witaminy D. I was out in the sun a lot. A przecież wiele spędzałem czasu na słońcu. But a man at my age, ale w moim wieku, the skin isn't as effective making vitamin D. Skóra już nie jest tak efektywna w wytwarzaniu witaminy D. It has to go to the liver and the kidneys. Musi się dostać do wątroby i do nerek. At my age, they're working at half speed. W moim wieku niestety już na pół gwizdka ten system działa. Okay. People who are dark skinned don't absorb that vitamin D. Osoby o ciemnej karnacji nie przyswajają tak dobrze witaminy D. So there are a lot of people in the world now that are very deficient in vitamin D. A zatem jest to spory problem w populacji światowej. Yeah. It's something rather new. I to jest coś nowego. They're spending lots of money now on research on that point. Wiele funduszy przekazuje się teraz na badania nad niedoborami witaminy D. Okay. W popularnej gazecie w Polsce Rzeczpospolita. In a very popular newspaper in Poland. W piątek przed Wielkanocą w ubiegłego roku. On Friday before Easter last year. Okazał się bardzo obszerny artykuł. There was a long article. Na temat ilości spożywanych jajek, które są dopuszczalne każdego dnia. About the number of eggs that are allowed every day in our diet. Ten artykuł opisywał profesor z Wrocławia, który 35 lat życia poświęcił badaniom jajek. And it was a professor that from Wrocław who spent 35 years of his life making research on eggs. Zapomniałem nazwisko tego profesora, ale tę gazetę mam w domu. I forgot the name of the professor, but I have the newspaper at home. Istotą pytania jest. The essence of the question is. Ponieważ w jajko zawiera wszystko, co jest potrzebne do życia. Eggs have everything that is needed for life. Więc można go jeść nawet kilka dziennie. So the conclusion was that we can eat it even a couple times a day. A couple of times a day. I tam był bardzo duży wywód. And a long interview followed.
A skąd inąd, już nie z tej gazety, not from this newspaper. Dowiedziałem się, że właśnie jajko nie można łączyć z cukrem. Should not be connected with sugar. Bo to jest zabójcze. Dopiero po spożyciu jajek kilka godzin później można jeść cukier. After a number of hours from stąd the time we wyroby cukiernicze są zabójcze, bo są najczęściej łączone jajko z cukrem. That is why eggs and sugar in cakes, etc. are very deadly. Now we have a better source of information on sugar and eggs. Mamy lepsze źródło informacji na temat jajek i cukru. We have a straight from the Lord in the spirit of prophecy. Prosto od Pana w duchu proroctwa. Says we should not have milk and egg mixture, milk, egg and sugar mixture. Gdzie zalecano, aby nie mieszać mleka, jajek i cukru. Sugar, cholesterol, saturated fat. Cukier, cholesterol, kwasy nasycone, taka that progresja. Raises cholesterol. A zatem podnoszą one poziom cholesterolu. So it's not a good thing. Dlatego nie są dobre. Now, how many eggs can we have? Ale ile jajek mamy spożywać dziennie? I'll give you what the standard recommendation is in the United States. Powiem wam, jakie jest oficjalne zalecenie w Stanach Zjednoczonych. No more than 100 milligrams of cholesterol for every 1000 calories you eat. Nie więcej niż 100 grams of cholesterol. Nie więcej niż 100 miligramów cholesterolu na każde 1000 kalorii przyjmowanego posiłku. So you're good size, you probably eat 3000 calories. Jesteś dobrze zbudowany, więc zapewne spożywasz 3000 kalorii. So you should have no more than 300 milligrams of cholesterol. A zatem nie więcej niż 300 miligramów cholesterolu. Now one large egg yolk. A jedno żółtko z dużego jajka gives you 212 milligrams. Daje już 212 miligramów. That gives you over two-thirds of what you're supposed to have in one day. A zatem już w tym jednym żółtku mamy 2/3 zapotrzebowania dziennego. Okay. But we know. Ale wiemy. If your coronary arteries are clogged up. Jeżeli tętnice sercowe zostały zapchane, it's better to eat practically no cholesterol. To lepiej praktycznie nie spożywać w ogóle cholesterolu. And the arteries will open up again. I te tętnice same powrócą do stanu używalności, otworzą się. Światło w arteriach się otworzy. I'd rather not have to open up clogged arteries. I'd rather not get them clogged in the first place. Wolę nie otwierać tętnic, ale zapobiec, żeby one się w ogóle na pierwszym miejscu nie zapchały. So if you don't eat the cholesterol in the first place, then you don't get clogged up arteries. A zatem jeśli nie będziemy przyjmowali zbyt wiele cholesterolu, no to nie będziemy mieli również niedrożnych tętnic. I think you know in Poland. Myślę, że wiecie, że w Polsce what the major cause of death is. Główny powód śmierci jest heart attack. Atak serca. Clogged up arteries. Zapchane tętnice serca. Cholesterol. Innymi słowy, cholesterol. Okay. So I would recommend get the cholesterol down as low as possible. A zatem sugerowałbym, żeby jak najbardziej obniżać poziom cholesterolu. Yes. All right. Another question. Jeszcze jedno pytanie. Okay. To ja mam pytanie kolejne z internetu. Czy w Loma Linda prowadzono jakieś badania na temat szczepionek i ich wpływie na dzieci na przykład? Were there any studies conducted at Loma Linda about vaccines and the way they influence babies? No, but we have lots of information for you on it. W Loma Linda nie, ale mamy wiele informacji na ten temat, wiele danych. There's already, we don't have to do studies because we have so much information. Nie musieliśmy tego od nowa badać, bo mieliśmy wszystko pod ręką. There are people who are opposed to vaccination. Są osoby, które sprzeciwiają się szczepieniom dzieci. Ellen White was herself vaccinated against smallpox. A Ellen White sama była zaszczepiona na ospę wieczną. She recommended her secretaries be vaccinated. Również sugerowała, aby jej sekretarki przyjmowały szczepienia. Now we don't have smallpox hardly any place in the world. Teraz już na ospę prawie nikt nie choruje na świecie. We don't have yellow fever. Także febry. Okay.
Ospę prawdziwą. Okej. Okay. Ospę prawdziwą. We don't have polio. I również żółtaczka i polio. It used to be when pregnant women gave birth to babies. Gdy rodziły się dzieci. If they'd had measles. Jeśli kobieta ciężarna miała odrę. Lot of the babies were deaf. Wiele dzieci rodziło się już nieżywych. Blind. Bądź niewidomych. Some of them died at birth. Niektóre umierały. We had all kinds of problems. Mieliśmy wiele różnych problemów. Now we have immunization against it. A teraz mamy szczepionki, które temu zapobiegają. We don't have any of those problems anymore. I nie spotykamy się już z tymi problemami, przynajmniej nie w takim zakresie. But the people were talking against vaccinations because it caused autism. Ludzie, którzy wypowiadają się przeciwko szczepionkom, mówią, że powodują one autyzm. So in Denmark, a zatem w Danii, they examined 530,000 children. 530,000 children. Przebadano 530 tysięcy dzieci. And checked those who were vaccinated and those who weren't. I przyjrzano się tym, które były szczepione i tym, które nie były szczepione. There was no difference in autism rate. Nie miało to żadnego wpływu na ryzyko zapadnięcia na autyzm. So autism had nothing to do with the inoculation. A zatem autyzm nie wypływał z tego, że ktoś był zaszczepiony. We have all kinds of good information of why our children should be immunized. Dysponujemy z drugiej strony informacjami, które mówią, przemawiają za tym, aby dzieci były szczepione. I'll tell you why I know about this. Powiem wam, skąd to wiem. I have 14 great grandchildren. Mam 14 prawnucząt. Nie prawnucząt. And so all my grandchildren kept calling me, should I have my babies immunized? Więc wszystkie moje wnuki wydzwaniają do mnie i pytają, czy powinniśmy swoje dzieci szczepić. So I studied it. Więc przyjrzałem się temu tematowi. And I found out the evidence. Znalazłem odpowiednie dowody. It's worthwhile to have your children immunized. I doszedłem do wniosku, że warto szczepić dzieci. Yeah. That's a good question. To dobre pytanie. Chciałem zapytać, czy istnieje zależność pomiędzy dietą a reumatyzmem? Is there a correlation between diet and rheumatism? There is some. W pewnym sensie tak, w pewnym stopniu. The Adventist study showed it. Badania adwentystycznych lekarzy tego dowiodły. The people ate meat had much more rheumatism. Osoby spożywające mięso miały wyższy poziom zachorowalności na reumatyzm. That's the only evidence I have is that one study. To jest jedyny dowód czy jedyne badanie, które dysponuję. Okay. Wróćmy jeszcze może do cholesterolu. Jest ten zły i ten dobry. Co trzeba jeść? We have the bad and the good one. Yes. I co trzeba jeść, żeby pozyskać ten dobry cholesterol? What should we eat to get enough intake of the good cholesterol? The good cholesterol doesn't have so much to do with eating. Dobry cholesterol nie jest tak bardzo związany z tym, co jemy. Has more to do with exercise. Bardziej związany jest z aktywnością ruchową. But they did show if you drank 2 cups of red grape juice every day for 2 weeks. Ale badania wskazują, że jeśli every day. Jeśli każdego dnia 2 szklanki soku z czerwonego grapefruita wypijamy, it did raise a little the good cholesterol. Winogronowy, tak. It did raise the good cholesterol. To poziom dobrego cholesterolu wzrastał. But mostly it's exercise. Ale w większej części za dobry cholesterol odpowiedzialny jest aktywność ruchowa. My good cholesterol was low. Poziom mojego dobrego cholesterolu był bardzo niski. We know exactly how much exercise you need to do to raise it. I wiemy dokładnie, ile ćwiczeń potrzeba, aby podnieść ten cholesterol. To get mine up to where it should be. Aby podnieść go do poziomu wymaganego w moim wieku. I would have had to run 4 marathons every week. Musiałbym przebiec 4 maratony każdego tygodnia. Now that's ridiculous. Ale to oczywiście jest przesada. HDL is low or high primarily because of heredity. What is low? Low or high. But what? Depends on heredity, your parents.
Depends on your parents. The good cholesterol level. Yeah, depends on parents. Poziom dobrego cholesterolu jest uwarunkowany genetycznie. Dziedziczymy po naszych rodzicach. Now, when it's low, you have an increased risk of heart attack. Jeśli jest on niski, to mamy wyższe ryzyko ataku serca. So they gave people medicine and raised them all. A zatem przyjmują tacy pacjenci leki, aby podnieść poziom cholesterolu. It didn't change the heart attack risk any. Ale nic się nie zmieniło w zapadalności na raka, na atak serca. Yeah. Spożywanie leków przeciwcholesterolowych, statyny zdaje się nazywają się, czy są tak bardzo szkodliwe, czy jest to lek do wzięcia, że tak powiem? What about medicines that lower the bad cholesterol? Statins. Yes, are they good or bad for us? If everybody in the United States took statins as the doctor wants them to take. Gdyby wszyscy w Stanach Zjednoczonych przyjmowali statyny według tego, co im lekarze przepisują, there would be 3 million more diabetics. To byłoby 3 miliony więcej cukrzyków. It's related to diabetes. A zatem te leki niestety powodują cukrzycę. Now, most of the studies on cholesterol have been done on men. Większość badań dotyczących tego cholesterolu wykonano na mężczyznach. And most doctors think men and women are all the same. Większość lekarzy myśli, że kobiety i mężczyźni, że nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą. Now, I am a doctor. Ja jestem lekarzem. I know there's a difference between men and women. I wiem, że jest różnica między kobietą a mężczyzną. Że są różnice nawet. Okay. And the risk factors for women are different than the risk factors for men. I czynniki ryzyka w przypadku kobiet są inne niż czynniki ryzyka w przypadku mężczyzn. For men it's that high LDL cholesterol, that's bad. W przypadku mężczyzn wysoki poziom cholesterolu LDL, czyli tego złego. That's meat, milk, eggs and cheese problem. Mleko, mięso, sery i jajka. To jest problem, który powoduje ten but the risk factors for women are different. Ale w przypadku kobiet jest to coś innego. It's usually low HDL. Jest to niski poziom dobrego cholesterolu, the tego HDL. And that they say is lack of exercise. I mówi się, że to jest spowodowane brakiem ćwiczeń, ruchu. But it's high triglyceride. What is high triglyceride? Fat. Blood in the fat. Aha, ale czynnik wysoki poziom trójglicerydów w krwi tutaj wchodzi w rachubę. And 90% of that is because of overweight. I 90% przypadków związanych jest z nadwagą. Or too much sugar. Ze spożywaniem zbyt dużej ilości cukru. Okay. So they have different risk factors. A zatem mężczyźni i kobiety różnią się w czynnikach ryzyka w tym względzie. One third of the heart attacks in women. 1/3 ataków serca u kobiet are due to lack of exercise. Wynika z braku aktywności ruchowej. We need to get the women exercising. A zatem kobiety musimy zachęcać do ćwiczeń fizycznych. So the recommendation now, a zatem zalecenie, jakie teraz mamy, is for these older women who have high LDL cholesterol, jest takie, aby starsze kobiety, które mają wysoki poziom cholesterolu LDL, if they have no other risk factor for heart disease, jeśli wykluczą wszystkie inne czynniki ryzyka w ataku serca, is don't take the statins. To niech nie przyjmują statyny, tak? Your doctor will tell you to take it. Lekarz będzie się starał cię do tego skłonić. They did 3 studies just on women. Ale wykonano 3 badania na grupach kobiet. And tried to give these women statins to lower. Zapisano im przyjmowanie statyny. There was a 57% increase in death rate. I niestety o 57% wzrosła śmiertelność u tych kobiet. So the recommendation now, not my most doctors haven't heard this, but the recommendation I would give that a lot of people now are beginning to give in the US is women with high LDL cholesterol should not take the medicine if there's no other risk factor for heart attack. A zatem kobiety, które mają wysoki poziom tego niedobrego cholesterolu, przy wykluczeniu innych
czynników ryzyka, nie powinny przyjmować tych leków wspomnianych. Have you heard you should take omega-3? Czy słyszeliście, że powinniśmy jeść omega-3, kwasy omega-3? A top scientific group examined all the studies about omega-3. Najwyższego lotu naukowcy przebadali, przyjrzeli się badaniom na temat kwasów omega-3. They came out with a report September 12 last year. W zeszłym roku, we wrześniu, przygotowali końcowe sprawozdanie. They said it doesn't help one bit. I powiedzieli, że ani na jotę nie pomagają te it doesn't decrease total mortality. Ani nie obniżają całościowej śmiertelności, ogólnej śmiertelności. It doesn't decrease heart attack. Śmiertelności z powodu zawału serca. It doesn't decrease sudden death. Nagłej śmierci. So that's the no reason now, therefore, to use fish. Więc teraz nie mamy już powodów, żeby jeść ryby. But because of the omega-3 in the fish, that's why they used to say eat fish twice a week. Ale ze względu na zawartość omega-3 w rybach zalecano, aby jeść ryby three times a week? Twice a week. Dwa razy w tygodniu. So they now say no point in using omega-3, it's not doing any good. A teraz doszli do wniosku, że no niestety nie ma sensu przyjmować omega-3, bo i tak nic nie pomaga. But those long-chain fatty acids in fish. A te długołańcuchowe kwasy tłuszczowe występujące u ryb are very important for little babies for brain development. Są bardzo ważne w rozwoju umysłu, mózgu małych dzieci. So they said you had to eat fish. Dlatego zalecano, aby jadły ryby. To get that EPA. What is EPA? Eicosapentaenoic acid. Co to jest? No więc właśnie jakiś kwas, który jest odpowiedzialny za właściwy rozwój mózgu. Okay. So Dr. Fraser at Loma Linda. Dr. Fraser z Loma Linda. He got some vegans. Przebadał wegan. And he got a needle. That long? Pretty long. bardzo długą igłę wziął. And he put it into their buttocks. I wkłuł się w ich pośladki. Got out some fat globule. Wydobył cząsteczki tłuszczu. They had more long chain fatty acids than the general population that eats fish. I dzieci te miały większą ilość tych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych niż ogólna populacja, ludność dorosłych. Where'd they get it from? No skąd one to wzięły? You're supposed to get it only from fish? Przecież tylko z ryb się to powinno brać. They think some of the soy products they were eating probably had it. Przypuszcza się, że również produkty sojowe, które spożywały te dzieci, przyczyniały się do pozyskiwania tych związków, przyswajania tych związków. W Polsce lekarze i dietetycy wciąż polecają spożywanie mięsa i ryb. Ja jestem lekarzem. Czy jest bezpiecznie stosować dietę wegetariańską u kobiet w ciąży, u dzieci, u młodzieży? No oczywiście u starszych osób również. Czy są jakieś niebezpieczeństwa w porzuceniu całkowitym spożywania mięsa i ryb? Mm-hmm. In Poland we are still the doctors and dietitians are still recommending the use of meat. Yeah. And the question is whether there are any adverse effects if there is a total abstinence from meat for women that are pregnant, for children, adolescents, and elderly people. Now, when you go in and ask a doctor, what should I eat for breakfast? Gdy pytacie lekarza, co macie jeść na śniadanie, he says to himself, to on mówi sobie po cichu, what did my wife give me for breakfast this morning? Zadaje sobie pytanie, co mi dała na śniadanie moja żona. He's never had a course in nutrition. Przeciętny lekarz nigdy nie przechodził żadnego kursu żywieniowego, he doesn't know anything dietetyki. About it. Pardon? He doesn't know anything about it. Niewiele o tym wie, jeśli w ogóle coś. But he has to act like he knows. No ale musi pokazać, że jednak coś wie. We have the position paper of the American Dietetic Association. Mamy przygotowany raport Amerykańskiego Towarzystwa Dietetycznego, that tells what all the scientists think about this question.
który zawiera informacje na ten temat, co myślą lekarze w tym względzie. It was written by Seventh-day Adventists. Został przygotowany przez Adwentystę Dnia Siódmego. They say a vegetarian diet is good for every stage of life. Zaznaczono tam, że dieta wegetariańska jest dobra na każdym etapie życia. Babies, old people, czy dla małych dzieci, czy dla osób starszych. Athletes, sportowców, all kinds of people, dla każdego. It used to be years ago, wiele lat temu, in the United States, w Stanach Zjednoczonych. They wouldn't let you be a dietitian if you were a vegetarian. Nie pozwolono by ci być dietetykiem, jeśli byłeś wegetarianinem. Then they thought after a while it might be okay. No, po jakimś czasie doszli do wniosku, no wegetarianie też mogą być dietetykami. A little later. Trochę później. They put an Adventist lady in president of the society. Wybrano adwentystkę jako przewodniczącą tego stowarzyszenia, tego towarzystwa. There's been a great change in the thinking of the scientists. Wielkie zmiany zachodzą w myśleniu naukowców. Zaszły na przestrzeni lat. Because the scientific information is so good in favor of the vegetarian diet. Informacje dotyczące wegetarianizmu są tak przekonujące. The last study came out, the epic Oxford study. Ostatnie badanie, jakie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, that showed of about 45,000 people, na grupie 45 tysięcy osób, the vegetarians had 32% less heart attacks. Wykazały, że wegetarianie mają ryzyko ataku serca o 32% niższe. That just came out in the literature end of January this year. Ukazało się to w literaturze medycznej końcem stycznia bieżącego roku. The Advent study showed that vegetarians had 40% less high blood pressure. Badanie również dowiodło, że wegetarianie mają o 40% niższe problemy z nadciśnieniem. All the scientists know that vegetarian diet is a good diet. Wszyscy naukowcy wiedzą, że dieta wegetariańska to dobra dieta. But why don't they recommend it? Dlaczego jej nie zalecają? They like what they're eating. No bo smakuje im to, co jedzą. And they don't know how to cook vegetarian way. No i nie za bardzo wiedzą, jak przygotowywać dania wegetariańskie. They could learn. Mogą się tego nauczyć. They're smart enough to learn. Są wystarczająco bystrzy. And we know that if we have more population, there's going to have to be more vegetarians. Dochodzimy do wniosku, że jeśli mamy poradzić sobie jakoś z przyrastającą populacją, to powinno być więcej wegetarian. Powinniśmy wykorzystywać ziemię, aby hodować rośliny na wykarmienie ludzi, a nie zwierząt. Yeah. Okay. Dowiedzieliśmy się dzisiaj o tym, żeby w profilaktyce choroby nowotworowej stosować więcej warzyw i owoców w naszej diecie. We got to know today that we have to use more fruits and vegetables in our diet to decrease the risk of cancer. Dowiedzieliśmy się też, że palenie i spożywanie mięsa podnosi ryzyko raka. We also got to know that smoking and meat eating raises the risk of cancer. Yeah. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać, jeśli chodzi o ryzyko choroby nowotworowej? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, czy też czego powinniśmy unikać w stylu życia, co może by być powodem choroby nowotworowej? What else should we pay attention to as far as this topic is concerned, also when we talk about lifestyle? Exercise. Ćwiczenia fizyczne. Exercise is the most important thing. Aktywność fizyczna jest najważniejsza. If a person is physically fit, he exercises. Jeśli ktoś jest sprawny fizycznie, ćwiczy. But he smokes. Pali. Has high blood pressure. Ma wysokie ciśnienie krwi. Has high blood cholesterol. Również wysoki poziom cholesterolu we krwi. He will live longer than the person who's inactive, who doesn't have any of those. Ten człowiek mimo wszystko będzie żył dłużej niż ten, który zdrowo żyje, ale się nie rusza. Exercise is extremely important. Ćwiczenie w stylu życia jest niezwykle ważne. Okay.
It's the best preventive for high blood pressure. Jest to najlepszy sposób zapobiegania nadciśnieniu. Helps to decrease colon and breast cancer risk. Również obniżenie zachorowalności na raka okrężnicy i piersi. Helps to decrease the risk of diabetes. Obniża ryzyko cukrzycy. Helps to decrease the risk of heart attack. Pomaga również w obniżeniu ryzyka zawału serca. Helps to decrease the risk of Alzheimer's disease. A także choroby Alzheimera. Exercise is extremely important. Ćwiczenie to kluczowa sprawa. But are you going to do it? Pytanie tylko, czy się w nie zaangażujemy. Czy sami się zaczniemy ćwiczyć, czy zaczniemy ćwiczyć. Who's willing to exercise at least 30 minutes every day? Kto chce przynajmniej 30 minut dziennie ćwiczyć? Yes. Now that's what we need to do. We need to figure out how we're going to do this. No właśnie tego potrzebujemy, jak wygospodarować sobie ten czas. We're told we should plan to exercise every day. Powinniśmy planować aktywność fizyczną każdego dnia. Okay? Mam takie kontrowersyjne pytanie. Controversial question. Dlatego, że jestem Jaroszem już przeszło 40 lat, czy wegetarianinem, tam też białko spożywa, nabiał spożywa. 40 years now, but I eat proteins. Być może, że mam jakieś sugestie odnośnie problemu, który postawię, ale mniej więcej on wygląda tak. Osoba, która była kapelanem w naszym domu opieki, powiedziała, że najgorszą kondycję intelektualną w takim wieku już schyłkowym mają wegetarianie, adwentystycznie wegetarianie. Samarytanin. In our old people's home, seniors' home, a chaplain said that the worst mental capacity appears in with the elderly who are vegetarians. I po nazwiskach przytaczała osoby, które byli wykładowcami w tej szkole, którzy prowadzali wegetarianizm w kościele adwentystów w Polsce. I to mnie przeraziło. And this terrified me. Ale też uzmysławiam sobie to, i może to jest jakiś ślad w odpowiedzi, że gdy ja 40 lat temu przyjmowałem wegetarianizm, to nie widziałem soczewicy na oczy. Mm-hmm, but when I started on vegetarian diet, there was no lentil in the market, I odżywialiśmy się dość prymitywnie, the diet was very primitive for the vegetarians. I czy może w tym jest rozwiązanie? So maybe no perspektywa jest po tym stwierdzeniu taka smutna. Vegetarians, it's rather sad. To jest jedna kwestia, jeszcze mam drugie, żeby już pytań nie mnożyć. Coś z obszaru zdrowia i urody. Czy prawdą jest, że spożywając większej ilości mleka traci się włosy? Is it true that większej ilości mleka, tak? Is it true that when eating a lot of milk, we are losing more hair? No, I don't think it has anything to do with our hair loss. Nie wydaje mi się, żeby spożywanie większej ilości mleka miało cokolwiek wspólnego z wypadaniem włosów. Now, back to the vegetarian. A wracając do wegetarian. That was a study of 1, 2, 3 people? Czy to było badanie przeprowadzone na jednej, dwóch, trzech osobach? Now, of course, the meat eater has already died. Oczywiście ci, którzy jedli mięso, już nie dożyli tego badania. There's more vegetarians still alive. Bo jest więcej wegetarian, którzy wciąż żyją. The nursing homes are mostly women. W domach opieki są przede wszystkim kobiety. In the general population only 39 live to be 85 or longer. W ogólnej populacji tylko 35% żyje 80. To 85. Dożywa wieku 85 lat. But for the advanced vegetarian women, ale adwentystki będące wegetariankami, 60 get to live to be 85. A 60% dożywa wieku 85 lat. So you go to the nursing home. A zatem udajemy się do domu opieki. They're all advanced vegetarian women. To mamy tam przede wszystkim adwentystki wegetarianki. The meat eater has already died. Bo tych, które jadły mięso, już nie ma.
But it's interesting how long the vegetarian women are living compared to those who are non-vegetarian. Bardzo interesujące jest porównanie, jak długo żyją wegetarianki w porównaniu z tymi, które jedzą mięso. Yeah. The question was about mental capacity. Mental capacity. Yeah. The advantage of being a vegetarian. Korzyścią bycia wegetarianinem is not only because you live longer. Jest nie tylko to, że dłużej żyjesz. But you're physically fit and good till the day you die. Ale jesteś sprawny fizycznie, jesteś sprawna fizycznie aż do dnia swojej śmierci. Oftentimes they don't spend a year or two in a nursing home. Bardzo często nawet nie spędzają roku czy dwóch w domu opieki. Because they're physically fit. Bo są sprawni fizycznie, mogą się o siebie zatroszczyć. 2 weeks before they die, they get sick. Dwa tygodnie przed śmiercią chorują. They're dead. I umierają. But a lot of the other people, they're in nursing home for a year or two before they die. A inne osoby rok lub dwa spędzają w domu opieki. Yeah. Przed śmiercią. All right, I think we better close. Myślę, że możemy już to w jakiś sposób zakończać nasze We've spotkanie. Been here a long time. Już dość długo tutaj jesteśmy. Do you still have a question back there? Jeszcze mamy pytanie. Let's get that last question. No to potraktujmy je jako ostatnie. Od osób z internetu. Pewna osoba pyta, czy przy niedoczynności tarczycy trudniej jest rzucić nadwagę, a jeśli tak, to co profesor radzi w tym momencie? Przy niedoczynności tarczycy trudniej jest rzucić wagę. Czy? Is it easier to lose weight when you have an insufficiency of your thyroid than when you don't have it? Is it easier to lose weight when you have insufficiency of your thyroid? Harder. Trudniej. It's harder trudniej. When you have hypothyroid. It's very difficult to lose weight. Niedoczynności tarczycy bardzo trudno stracić na wadze. You have to have a higher basal metabolic rate to lose weight. Lepsza przemiana materii potrzebna jest do tego, żeby stracić na wadze. So you need the thyroid going well. A zatem tarczyca powinna działać jak najlepiej, żeby tracić na wadze. Okay. No to w takim wypadku jaką dietę stosować, tak? So what diet should we use when we have this deficiency? You have to go to the doctor and get that deficiency taken care of. No trzeba udać się do lekarza i żeby zajął się tą niedoczynnością. Okay. Or a herbalist, she says a herbalist. Now, here's the thing that you need to do. Co trzeba zrobić? Let all your friends know this. Powiedzcie to wszystkim swoim przyjaciołom. If they're overweight. Jeśli mają nadwagę. They first must get on an exercise program. Na pierwszy rzut muszą zająć się ćwiczeniem. Because even if they don't lose weight, it decreases the risk of diabetes, hypertension, breast cancer, all the diseases that come with overweight. Bo nawet jeśli ćwiczenia nie sprawią, że stracą na wadze, to ryzyko zachorowania na wspomniane dzisiaj choroby będzie niższe. The second thing you've got to get them to do. Druga rzecz, którą trzeba zrobić. Have a goal. Wyznaczcie sobie cel. To lose 5% of their body weight. Aby stracić na wadze przynajmniej 5%. If they lose 6.7%. Jeśli utracą 6,7%. They decrease the risk of getting diabetes by 54%. To ryzyko zapadnięcia na cukrzycę spada o 54%. The third thing you got to get them to do. Trzecia rzecz, o której trzeba pamiętać. Don't eat food between meals. Nie pojadajmy pomiędzy posiłkami. That's all that most overweight people need to know. Don't eat between meals. O tym powinniśmy pamiętać, gdy zmagamy się z nadwagą. They eat like a bird all day long. Jesteśmy jak like a bird. They eat all day. Ptaki, które jedzą cały dzień, od rana do wieczora. Stop eating between meals and that may clear up all your problems. Zaprzestańmy pojadania pomiędzy posiłkami. Yeah. All right. No i jeszcze jedno pytanie tyczące się zwyrodnienia stawów. Co można byłoby brać na chore kolana na przykład, coś takiego, jeśli chodzi o dietę oczywiście. What about disfigured joints? What about bad joints? Vitamins for an elbow. Problems with joints in an elbow. What about the diet? That's not a diet problem. Go to an orthopedist. Nie jest to kwestia diety. Należy się udać do ortopedy. Okay. Thanks everybody for coming. Dziękuję out wam za obecność i za wszystkie pytania. Okay.